Zachariah. Take care. Cześć, witam na kanale 64BT View, z tej strony Paweł Krusiński. Zapraszam Was dzisiaj do 14 odcinka The Technomancer, ale zanim przejdziemy, kilka słów ode mnie. Tak jak zapowiadałem, po 15 odcinku Technomancera będzie losowanie klucza do gry. Jakiego to dowiecie się u mnie na kanale, czekajcie na krótki materiał, gdzie to zapowiem. Natomiast potwierdzam, po 15 gameplayu z Technomancera robimy losowanie kolejnej nagrody dla subskrybentów. Zapraszam Was teraz do rozgrywki. Dwóch technomantów jest potrzebnych, aby otworzyć drzwi do świątyni. Znowu nam tutaj zniknęło otwieranie. Jakieś takie jest złośliwe dla nas trochę. Słuchajcie, przepraszam, bo kontynuuje mnie swędzenie nosa strasznie. Zrobiliśmy wszystkie zadania poboczne, które żeśmy mieli do zrobienia tutaj. Został nam tylko do odznaczenia Mistrz Areny i to jest to, co mówiłem w poprzednim, przy poprzednim spotkaniu. Przepraszam, to jest inwigilacja z wątku głównego Mistrz Areny, ale Mistrz Areny będziemy mogli robić dalej w trakcie rozwoju fabuły, więc teraz go po prostu nie możemy dokończyć. Jedyne, co nam pozostało w tym momencie, to zakończenie zadania inwigilacja, czyli porozmawianie z Ianem Technomantą. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Moi drodzy, złożymy raport dotyczący szpiega i tego, że byliśmy śledzeni. I found the mole. David Ward was running lines for the ASC. In these times, spies are everywhere. They used to be like rats, but now bear more resemblance to cockroaches. Should you see one, you can be certain 100 more reside in the walls, each placed there while their arms were twisted by the ASC. So, what happened with this ward? Moi drodzy, pamiętacie Davida, wypuściliśmy go. Let him run, like a rat. I would assume he's still running and we'll never see him in Ophir again. The full blame cannot be cast on him. There are few who the ASC cannot bend to their will. We'll cross our fingers. Hopefully this soldier is gone for good and does not find himself arrested before he should escape. Skrzyżujemy nasze palce. 2500 doświadczenia wpadło za zakończenie questu. Teraz musimy wrócić tylko do kapitan Elizy Major. No, awansu raczej tutaj nie przewiduję. Po tej ilości punktów jesteśmy już na 16 poziomie. Gramy stylem wojownika. Dlaczego wybrałem styl wojownika? A no wiecie dlaczego? Dlatego, że z bardzo prostego powodu, ponieważ chciałem, żeby ten gameplay Technomancera odróżniał się od tych, które w tym momencie są realizowane. Kiedy ja byłem na wakacjach i Migiusz Maciaszek rozpoczynał swoją przygodę z Technomancerem, zauważyłem, że grał tam w stylem łotrzyka, tak? Szukając ziemi mamy już zakończone. Znowu przeskoczę do nowego wątku. Walka o pełnię. Tu mamy wrócić do kapitan Elizy Major. Kapitan Eliza Major. Bardzo, bardzo fajnie wybrali tutaj imię i nazwisko w połączeniu ze stopniem wojskowym. Czy ja dobrze lecę? Dobrze lecę. I tak właśnie będąc na wakacjach obejrzałem sobie tam jeden odcinek u Emigiusza i stwierdziłem, że nie chciałbym się tutaj powtarzać z materiałem, znaczy z materiałem się powtórzyłem, no bo oczywiście robimy tą samą grę, natomiast chciałem wam pokazać inny styl rozgrywki, tak żebyście nie mieli dwóch właściwie takich samych materiałów, które prezentują to samo. To tak. Znowu się rozgadałem. Słuchajcie, Eliza nam tutaj ucieka, patrzy znowu na ten bardzo skomplikowany plan taktyczny, ale całkiem ładna z niej dziewczyna jest. Szkoda, że ma taką pracę, mogła CV wysłać gdzie indziej. Jeśli chodzi o naszego... swędzi ten nos okropnie, jakbym tam miał normalnie kaktusa. Jeśli chodzi o naszego Zachariasza, to założyłem mu hełm wojskowy, ponieważ tutaj już stać nas na siłę. Sorry, Cap, I haven't got the slightest clue. I see. This is bad. I have no choice but to declare him a deserter. I'm afraid there'll be gossip that you can't earn the respect of your men, and the army's reputation will take another hit. Warned you to keep your head down, Lieutenant. Don't know what you did, but Colonel Victor was having you tailed during your missions, and now he's got a shitload to say about it, and none of it's good. I tried defending you, but the things he's saying, according to the Colonel, the level of violence you're bringing is making it difficult for the mutants to accomplish their repair work. I know it sounds absurd to reason with them instead, but we need them.
and your tactics are slowing our progress. Moi drodzy, kontynuujemy tutaj rozmowę z Elisą Major, bo tak jak mówiłem chyba dwa gameplaye temu, ja zakończyłem wtedy zadanie inwigilacji, ale musiałem wygrać save, ponieważ uniemożliwiło mi to kontynuację zadań pobocznych. Przyznajmy się do agresji. Diplomatic, Captain. I'm there for a mission, which I accomplished, because the tough approach is all the mutants here. Maybe the fault's ours. Forgetting technomancers aren't magicians. You can't work miracles. And if force produces results, minor delays are better than the rebellion we were otherwise facing. Victor also states you voluntarily jeopardized the lives of the officials you were charged with protecting. Want to explain that? How do I explain something that's not? If I put those officials' lives in more danger, I'd have been risking my men's lives and mine as well. Why would I do that? And the claims that you've been hiding vital intel for the sole benefit of your fellow technomancers. Like an important research site on the Shadow Path of Aurora that didn't even register a line item in your reports? Moi drodzy, przepraszam, charyzmę mamy tutaj dość niską, więc nie będziemy próbować przekonywać Elizy. Weźmy na siebie odpowiedzialność uczciwie i szczerze. Yes, I came across an archaeological site on the Shadow Path, but it had nothing to do with my mission, so I saw no need to put it in my report. If that was a judgment error, I'll own it, but it was an error, nothing more. As a technomancer, I'm surprised you don't understand the potential value of sites like that, knowing such excavations can turn up relics dating back to the colonization. But I won't hold your ignorance against you. It was a mistake, a simple omission. That can be forgiven, at least by me. And the list of accusations and the details is long. Like your report on the deserters. Less truth than lies. Almost more lies than ink. Never would have expected it from you, Lieutenant. O, tutaj już nawet nie uda się zaprotestować. Czy zaprotestować? Nie, weźmy na siebie odpowiedzialność. I never lied to you. My only mistake was not taking your warning to heart. We were being watched. Should have collected evidence of every action I took so I would be above any suspicion. You warned me. You did. And I believe you, Lieutenant. But we're in the situation we're in now. Unfortunately, he's already called you in and I can't stop it. All I can tell you is watch your mouth. Behave like the soldier you've been since you joined my company and you'll come out just fine. I'll plead in your favor if it comes down to that. Let's just hope it doesn't. Get going. Colonel's waiting. Good luck. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o rozmowę z Elizą Major. Trochę reputacji żeśmy zyskali, trochę żeśmy stracili. Charyzmy nie mieliśmy za wysokiej, więc nie było co tutaj próbować jej przekonać do naszych racji, czy też nie. No ale postąpiłem zgodnie ze swoim charakterem. Jeśli coś nabroję, to zawsze dobrze jest tutaj powiedzieć szczerze, że się zrąbało i przeprosić. No i lecimy dalej. No, nie ma co tutaj czekać. Fabuła sama się nie zrobi. Czy tędy mogę wyjść? Tak, mam tutaj chyba w pobliżu już wyjście. A proszę bardzo. Nie tędy droga wiedzie ma. Mogę chyba wylecieć stąd tylko przez to wyjście. Tak, przez to wyjście tylko mogę wylecieć. Dobra. Rozwijamy skrzydła i zasuwamy. Ja już troszkę wiem, co tutaj się wydarzy, bo już raz to widziałem, ale was zapraszam do obejrzenia. What's going on? There's no time to talk about it. You're in danger. Victor called you in, didn't he? Yeah, wants to talk to me about. No, he doesn't. It's a trap. It's just an excuse to get you there so they can arrest you. They will do whatever necessary to make you talk. I don't know what you technomancers are hiding, but he's ready to do anything to find out. He's got power, but he wouldn't. Zach, listen to the girl. You stay away from that man. The crook, the pig. Thanks, Scott. You need to listen to us, Zachariah. I know it's hard to hear, but if you stay here, you're gonna die. Where would I even? We take a rover and go. The town's filled with ASC looking for you now, but I know a road that'll help us avoid most of the troops. Let's go, Zach. We need to go with the girl. No time to waste before that madman gets his hands on you. Now!
Moi drodzy, zaczynam jeszcze raz, ponieważ udało mi się trupem położyć naszego dzielnego Zaka. Gramy na... i znowu władowaliśmy tutaj Panu Bogu w okno. Gramy na wysokim poziomie trudności. Nie jest to chyba najwyższy. Nie jest to chyba najwyższy poziom trudności, ale do łatwych on nie należy. Ach, wymieniliśmy cios za cios. Powinniśmy sobie tutaj poradzić. Dalej robi się troszkę trudniej. Gdzie możemy, korzystamy z mocy Technomanty. Za mało mocy. No rzeczywiście tutaj w mocy żeśmy się za bardzo nie szkolili. I pięknie, pięknie wspólnie z Nejszą żeśmy tutaj sobie poradzili. Żelazny młot. To byłoby dobre chyba dla stylu strażnika. Chyba jakaś mała poprawka poszła do Technomancera, bo jeśli pamiętacie pierwszą część chyba gameplaya, to tam w momencie, kiedy u przeciwnika nie było nic do zebrania, to można go było od razu zabić tym samym klawiszem, którym się do tej pory przeszukiwało. Był to, no trzeba było po prostu na to uważać, tam nawet uwagę zwrócił mi mój mistrz Shen Technomanta, mówiąc, że nie do tego mnie szkolił. Czy zostaniemy tu zauważeni? No całkiem fajnie to sobie tutaj się udało. Patrzcie, tutaj jeszcze Technomanta jest. Ale udało się go położyć. Skorzystajmy z naszej piorunującej mocy. O, patrzcie, tu jest ten strzelający. Dobrze byłoby go wyeliminować, przy okazji nie obrywając. Chciałeś mnie tutaj przytulić, co, maleństwo? W momencie, kiedy nam się atak nie uda, dobrze jest zrobić unik. Nejsze mi bijesz? O, ty potworze jeden. Ona tylko do ciebie strzelała. Wow. Ale żeśmy go zdzielili pięknie. Poczekajmy, jak się nam tutaj pioruny załadują. I jeszcze raz przez głowę. Ach! Nie bij moich kumpli. Dobra. Nejsza, wstawaj. Zaangażowałaś się tutaj mocno, dziewczyno, w walkę. Pamiętacie, mieliśmy też misję poboczną z Nejszą i powiedzieliśmy jej komplement. Elektryczny złom, weź wszystko. Ładujemy nasze bateryjki i HP-ki. Zobaczmy, którędy będzie najlepiej dotrzeć tutaj do hangaru. Pewnie czeka nas jeszcze jedna walka, dlatego też zapiszę. Moi drodzy, ponownie na poziomie trudności wysokim udało nam się zginąć i położyć wrotkami do góry. Natomiast ja chciałem wam powiedzieć, że gdyby jeszcze tak z pół roku popracować nad Technomancerem... Ach, i znowu żeśmy tutaj Panu Bogu w okno trafili. Trzeba ich jakoś tak pojedynczo wykończyć. O, poszło po pancerzu. Ach, może już tutaj całkiem się uda. Dobrze. Ach, poszło w tarczę. Odskoczymy troszeczkę. Nie, no to nie jest fajne. Dobra, Nejsza tutaj jest. Coś się zadziało. Chyba wszystkie strony konfliktu postanowiły sobie nagle odpocząć. Natomiast powiem wam, że gdyby tutaj rzeczywiście dopracować jeszcze tak z może rok, pół roku Technomancera i gdyby ta gra miała lepsze wsparcie, jeśli chodzi o reklamę,
to myślę, że mielibyśmy do czynienia z całkiem niezłym, chwytem. Całkiem niezłą pozycją na rynku. No miałem Fallouta czwórki może? Fallouta. Co ja mówię? Wiecie co, zobaczymy jak nam się tutaj będzie walczyło z tą podwójną mocą. Ten styl strażnika jest tutaj irytujący. Dobra. Dwóch przeciwników już zlikwidowanych. Po tej tarczy to rzeczywiście nie warto mu walić. To był jakoś mało odporny. O, jeszcze mu Scott dołożył? No proszę. Jeszcze mu Scott tutaj dołożył. Weźmy wszystko. O, dobrze, że tutaj właśnie nie wyskoczyło E na pozbaw serum. To jest ta poprawka, którą chyba zrobiono. Kłytka szpiega. Wiecie co? Zastanawiam się, czy nie... nie powinienem przebrać trochę moich postaci. Scott poszukiwacz Nejsza. Co Nejsza ma tutaj na grzbiecie? Talenty, przepraszam. Tu jest przebranie. O. Scott poszukiwacz Nejsza. W czym Nejsza będzie wyglądała lepiej? Koszulka łupieżcy 8%, kurtka szpiega. Na pewno to będzie lepsze dla niej. Tylko patrzcie, no w tym lepiej wygląda. Chociaż i w kurtce szpiega jest równie przystojna. Kurtka grabieżców. A, to już ekstra super. Przedmiot już w użyciu, koszula urzędnika. Kurtka szpiega. Aha, bo już żeśmy na nią założyli. No tak, teraz Scottowi jeszcze coś. Kitel lekarza. Wiecie co, może niech... Czekajcie. O, patrzcie, będzie naprawdę fajnie i tak rockowo wyglądał. Dobrze. Teraz jeśli chodzi o broń. Nejsza. Co ty nosisz? Co ty nosisz, dziewczyno, jeśli chodzi o broń? Tasak, a mamy kurki. Tu chyba nie mamy wpływu na broń dodatkową dla Nejszy. Kamasze, łupieżce, stalowe buty żołnierza. Buty robotnika chyba muszę założyć. Tak, świetnie. Zaczyna jej to pasować do stylu. Dobra, przebraliśmy trochę naszych przyjaciół. Powinni sobie troszkę lepiej dawać radę w walce, a my do wyjścia tędy, ale zanim do wyjścia to jeszcze soczysty zapis. Trochę tych zapisów z ostatniej gry na arenie. Moi drodzy, udało mi się ponownie wykończyć naszego bohatera. Włączymy tarczę magnetyczną, bo ona jest chyba lepiej dostosowana do stylu rozgrywki, który prowadzimy. Już tutaj pomoc chłopakom nadbiega. Przerwaliśmy tą wesołą kanonadę. Spróbujmy skupić się na jednym przeciwniku. Już prawie nam się udało. Dobrze. Zawsze to jednego mniej. Porządny atak od tyłu. Jeszcze ten atak taki obszarowy wykonaliśmy. Tutaj walczy gość z tylem łotrzyka. Czyżbyśmy zostali zatruci? Tylko Nejsza sobie już tutaj radę daje. Ale może jej się uda go zatruć. Za mało mocy, no niestety. Jeszcze by do nas tutaj postrzelał sobie. Dobrze, Nejsza niczym Brutus Cezarowi wbiła sztylet w plecy. Weźmy wszystko. Scott, tak? Już skończyłeś? Napiłeś się w barze? Świetnie. Dzięki, że nam pomogłeś tutaj.
ale nie będę Scotta krytykował, swoje wniosł do potyczki. Weźmy wszystko, wykonam kolejny zapis. Właściwie co walkę tutaj trzeba zapisywać. Jest to chyba pierwsza gra, w której wykonuję zapisy. Jesteśmy już blisko wyjścia. Ciekaw jestem, czy tutaj jeszcze na jakichś przeciwników się natkniemy, nie? Nie? Wszystkich już żeśmy pozamiatali? Wszystkich już żeśmy pozamiatali. Dobrze, w takim razie kierujmy się do... Aha, proszę. Ale żeśmy się tutaj... Dobrze. Oni są łatwiejsi do pokonania, bo mają słabsze zbroje. Tutaj właściwie to idziemy przez nich jak przez masełko. I to wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. Pozbierajmy jeszcze z chłopaków, może coś fajnego się tutaj znajdzie. Bardzo wytrzymały pistolet. Pewnie najszy można by go dać. Ale na razie niech walczy tym, co ma. Dajemy sobie mundur żołnierza pełni lekki. No my mamy lepszy w tym momencie. Gdzie jest wyjście? Tutaj jest przejście. To będzie chyba przejście na giełdę. Nie, do slumsów, przepraszam, do slumsów. Na giełdzie my chyba byliśmy, jeśli chodzi o lokalizację. I cóż, będziemy starali dostać się do łazika. Pewnie drogę zastąpią nam jeszcze... A, no i tyle by było, jeśli chodzi o... Uważajmy, nie obywajmy tutaj za dużo. Całkiem udany ten atak obszarowy był. Zaczynam go lubić i pomału się do niego przyzwyczajać, jeśli chodzi o jego używanie. No, moi koledzy, Neisha, Tom, poziom 17, jakżeż miło. Jedna nowa zdolność, jeden talent. Zaraz rozwiniemy postać, podejmiemy decyzję. Bardzo wytrzymały pistolet. Coraz lepsze znajdźki zaczynamy dostawać. Zastrzyk zdrowia i stalowe buty żołnierza. No to bardzo dobrze. Zobaczmy najpierw, co jeśli chodzi o nasze wyposażenie. Stalowe buty żołnierza. No, lepszego sprzętu już tutaj mieć chyba nie będziemy. Talenty. Właśnie. I tutaj, jeśli chodzi o talent, zastanawiam się może nad charyzmą. Tworzenie jeszcze na razie chyba sobie zostawię, bo następne będę miał na poziomie 20-21. Co tutaj mamy? A, przepraszam, tutaj była nauka. Tu mogę też rozwinąć naukę na drugi poziom. Tutaj mam pułapki i zamki. Wiecie co? Wezmę sobie zamki drugi poziom. Wtedy więcej drzwi będzie stało dla mnie otworem, a szykują się na pewno kolejne misje. I te kolejne znajdźki powinny się tutaj przydać. Myślę, że z jakimś takim sensem zaczynamy rozwijać naszą postać i coś tutaj zaczyna nam z tego wszystkiego wynikać. Tu już żeśmy sobie... całe drzewko rozwinęli, ulepszone łuki elektryczne, obrażenia zadawane rękawicami wzrastają o 20%. Chyba na razie się tutaj wstrzymam, jeśli chodzi o wybór tych talentów. Myślę, że powinienem pomału rozwijać się w kierunku Tornada. Zwiększa o 5% szansę na trafienie krytyczne ataków konstruem. To jest całkiem fajna rzecz. Zastanawiam się, w którym miejscu otrzymujemy dodatkowy... otrzymujemy dodatkowy ładunek elektryczny, ale to chyba jest w tym drzewku. Tutaj mamy wyładowanie. Generuje energię. Elektryczna burza, o zobaczcie, tutaj jest, zwiększa o 1 liczbę ładunków
elektrycznych. To by było całkiem fajne. Gdybyśmy zmierzali w tą stronę, moglibyśmy tutaj pomyśleć o rozwinięciu tego. Jednak na razie chciałbym rozwinąć się do Tornada, więc wybiorę sobie tutaj to drzewko i rozwój w tą stronę. W końcu ćwiczymy walkę kosturem, więc niech będzie. Wykorzystaliśmy już wszystkie punkty, które żeśmy mieli. Zapiszmy grę. Moi drodzy, jak się okazało, zrobienie zapisu nie było tutaj złym pomysłem, ponieważ udało mi się konkretnie zginąć. Trafiliśmy na soczystą potyczkę i w tej soczystej potyczce, gdzie ja poleciałem? Poleciałem chyba trochę za daleko. Tutaj będziemy mieli zaraz do czynienia z większą grupą. Pancerz magnetyczny działa. Zastanawiam się, czy się nie podkraść do jednego z nich. No to już tyle by było, jeśli chodzi o podkradanie się. Troszeczkę obrywamy. Zażyjmy sobie eliksir zdrowia. Dobrze, tutaj jeszcze jednego przeciwnika chciałbym położyć. Dobrze, udało się. Odwrócimy uwagę tych chłopaków, którzy tutaj strzelają. Może nawet jednego uda się załatwić. Dobrze. Teraz walka poszła nam znacznie lepiej, kiedy na początku zlikwidowaliśmy tych dwóch gagatków pilnujących tutaj wejścia. Czy jeszcze jakieś posiłki nadejdą? Całe szczęście nie. Schowajmy broń, zobaczmy, co jest przy ciałach. Może coś fajnego się uda tutaj przytulić do naszego wyposażenia. Płaski topór. To nie jest chyba broń, która jest zgodna z naszym stylem walki. Nie znaleziono żadnego przedmiotu, żebracy. O, tu jeszcze jest jeden wesołek. Śpi sobie smacznie. Żelazny młot. Sprawdzę na wszelki wypadek, czy z tych znalezionych broni, które wpadły w moje ręce, kostury. Nie, mam tylko rurę, natomiast zobaczcie, ile tutaj różnych rodzajów buław jest. Ale rura jest ulepszona i daje sobie radę. Pierśnik żołnierza. Kurka technomanty. W tym wygląda całkiem nieźle, ale lubię go z odkrytymi umięśnionymi ramionami. I cóż, wchodzimy do hangaru z łazikami. Zgadza się, moi drodzy. Udało mi się zginąć. Ale cóż, podejmiemy wyzwanie. Wchodzimy ponownie do paszczy lwa. We're not here to damage the equipment. We're here to stop a terrorist. So get out of the way, now! Damn it, they're already here. Who the fuck do you think you are? It's my warehouse, you prick. If there was a terrorist here, I'm pretty sure I'd have seen his ass lurking around. So you're gonna... Hey! Make yourself at home. Lieutenant, sorry to ruin the surprise, but your little mission ends here. Stop the traitor! No i tyle, jeśli chodzi o używanie naszej mocy technomanty. Ten kostek jest Iron Manem i jest tutaj odporny na wszystkie bardziej poważne akcje, jeśli chodzi o próby przytulenia. Ale przynajmniej mu żeśmy tutaj do głowy nakłali troszeczkę. Chociaż jednego, gdyby się udało tutaj załatwić. Albo dwóch. I pomoc naszych drużynników, którzy już tutaj syto leżą na ziemi. Ale jak na razie, wiecie co? Z tego, co widzę, mamy tutaj troszeczkę przewagi, bo
mimo tego, że... Mimo tego, że oni... To jest takie dobre miejsce. Wiecie co, jak będziecie toczyć tą walkę, to tutaj można sobie wejść. Ach, no właśnie, można sobie wejść. Nie przesadzajmy z tym. Nie wpadajmy w samozachwyt. Zażyjmy jeszcze jedno serum. Ach, tu żeśmy oberwali troszkę. Spróbujmy. Aj, użyłem jeszcze jedno serum, niestety. Niestety pomyliły mi się przyciski. Dobrze. Tego gagatka trzeba położyć soczyście. Kapitanowi jakoś słabo tutaj idzie. Obrona przed naszymi atakami kosztujem. On jest strzelającym. O, to jest dobry moment chyba, żeby mu troszeczkę nakłaść. Tak. Zachęć, interweniuj. Nie, nie pozwolimy. Nie pozwolimy go zabijać. No, don't kill him. W kogo ona mierzy? You're driving. Get us out of Ophir now. Fine. Everyone in the rover. Szkoda, nie będziemy mogli przeszukać tego oficera, a pancerzyk miał całkiem tutaj niezły. No i cóż, wyjeżdżamy, moi drodzy, z Ophiru. Przed nami otworzy się chyba kolejna karta fabuły. Everything I did as an officer against me, and I end up chased by my own people. Then one of my own soldiers turns out to be ASC, and I get involved in the armed robbery of a rover owned by my childhood corporation. Yeah, I'm doing okay, Misha. Surely the young lady would not be taking us to an imaginaries. I mean, rovers are amazing machines, but certainly they cannot transport one beyond the bounds of reality and reason. I am not keen on leaving Abundance. Noctis is an amazing city, Scott. It's as real as Ophir, but more amazing than anything you've ever seen before. Oh, yes, yes, I'm sure. Full of fairies and... balderdash! Wiecie co? To chyba będzie wpływało na to, z kim będziemy mieli romans, chociaż akurat ze Scottem to bym nie chciał. Przeprośmy Amelię może, bo chyba jakoś tak trochę mi głupio, że tutaj tak Neisha na nią naskoczyła. Listen, Amelia, I'm sorry things went down the way they did. We didn't have a choice though. The ASC after us and not a lot of time. Thanks for taking us wherever it is we're going. Thanks for the thanks, but it doesn't change the fact I still want to see your asshole head on a stake at some point. Się zadziało. Shit, look what that stupid creature did to my baby. I'm just fucked. Hear this? You didn't even leave me spare parts. You really... An ostrich. No doubt about it. It's a wild ostrich. Look, you see the spikes on its back? Unfortunately, the poor animal died, but I'm almost sure that... Well, according to the sky, we don't have much time before sunrise. Fortunately, we're not very far away. We better get a move on. It's a pretty good idea, because, as I was about to tell you, these creatures are social. They rarely travel alone. We might find ourselves in the middle of a herd, and an angry ostrich can be very dangerous. Very good. Want to guide us, Neisha? And Amelia, leave that rover alone. As you said, you won't be able to fix it. And if you stay, you'll die. Isn't that what that bitch wanted? That I die? I hate you all. Stop it. We never wanted you to die. We need you. I know that you love that machine, but there's no time to cry over it. Come on. Moi drodzy, wpadliśmy na strusia, tak? Ktoś tu nie uważał. Amelia, ktoś tu nie uważał za kierownicą. Ktoś tu nie uważał poważnie za kierownicą, ale żeśmy bydlaka rozjechali.
No dosłownie na placek go żeśmy rozjechali. Niestety, jak zauważył Scott, strusie nie chodzą same. A podobno mięso sobie strusia jest bardzo smaczne. Mamy dotrzeć do miasta Noctis. O, patrzcie, tu, tam są kolejne. Więc robimy tak. Na początek zapiszemy. Pogramy jeszcze trochę, bo wprawdzie ten gameplay trwa długo przez to, że ginąłem kilka razy, natomiast jak sobie pomyślę, że tutaj powycinam jednak część kontentu, to kiedy Zachariasz ginął, to jednak się zrobi krótki odcinek. Awansu oczywiście jeszcze nie mamy, nie wiem dlaczego mi się tak wydawało. No i cóż, zobaczmy na mapę. Mamy trochę czasu na podróż. Chciałbym jeszcze dotrzeć do miasta Noctis. Tutaj jest chyba... Co tutaj jest? Karawanserai. Dobrze, zbadajmy tą planszę. Zobaczmy, co też tu możemy znaleźć. Może coś, może nic. Kto to robi takie śliczne rzeczy? Tu coś możemy znaleźć? Nie, w peczułeczce nic nie tkwi. Dobra, słuchajcie, chodźcie na stoju się zapolujemy. Niech tam. Ciekawe, jak one się bronią, te strusie. Całkiem nieźle się bronią. Potrafią powalić. No, potrafią przyłożyć ci baski. Ale jakoś mało odporne na elektryczność są chyba. Za mało mocy. No i już część czasu nam tutaj zleciała. Oj, pozbaw serum, no tak. No ale to są tylko zwierzęta. Słuchajcie, lecimy dalej, bo myślałem, że mam tutaj pełne 4 godziny, jednak okazało się, że nie. Chciałbym kawałek planszy. Zastanawiam się, gdzie może tutaj być coś ciekawego, żeby w tym czasie wam to pokazać. Dzień dobry. Chodźmy sobie szybko z tymi płaszczkami dziwnymi. Lecimy dalej. Strusie tutaj się same nie pokonają. Już może uda się je ominąć. Zobaczmy, co tutaj będzie na nas czekało. Jesteśmy niestety powaleni. Nie są one jakieś straszne do pokonania. Nie chciałbym tutaj zginąć. No i szala. Spisz się, dziewczyno. To już chyba wszystko, co tutaj było do zabicia. Coś tutaj leży ciekawego. Zaraz, wiecie co, chyba sobie zapiszę grę Skuja. No nie jest to jakaś strasznie fajna znajdźka. A my tutaj będziemy mieli coś do odkrycia. Może się uda, może się nie uda. Zakraść, podkraść. Sami się rozprawmy. Jeszcze pojazd, proszę. Pojazd nas atakuje. Polone z tutejszych wzgórz. Czy coś mieli przy sobie fajnego? Nie.
Co też tutaj jest? Co też tutaj jest? Jakieś pomieszczenie, w którym możemy coś znaleźć. Przeszukajmy w takim razie szybciutko. Artefakt. Aha. Pewnie było na poziomie trzecim. Metalowe komponenty. Szkoda, że nam tego nie udało się otworzyć. Tutaj jeszcze możemy przeszukać. Metalowe komponenty i kawałek metalu. Dobra, słuchajcie, wypadamy stąd. Rzeczywiście jakoś tak na mapie to zachęcająco wyglądało, taką, o, no, taką odnogę. Może teraz zdążymy jeszcze do... na koniec mapy. No, ale jak tak będziemy stać, to na pewno nie zdążymy. Przed nami jeszcze strusie, które musimy pokonać. Tak, zaraz nam tutaj G powinna wyświetlić. Jakoś taki mniej odporny się teraz zrobił. Najszybciej sobie z nim jedźmy. O, bywał łukiem elektrycznym. No ale jak będziemy uniki robić w tą stronę, mam wrażenie, wiecie, że gra czasem odpala te uniki trochę nie w tą stronę, w którą powinna. Biegniemy, biegniemy. Małe cardio nam nie zaszkodzi, może testu się uda się ominąć. Czy coś tutaj jeszcze na nas czeka? Tu jest jakaś jaskinia. Na wszelki wypadek zrobię sobie zapis, gdybym nie zdążył tego sprawdzić. To jest tylko... Aha. Ktoś tutaj koło mnie chyba... Muszę opuścić to miejsce, zanim spalą mnie promienie słoneczne. Ciekawe, co tutaj jest. Zamek na drugim poziomie. O, miło otworzyć. No, jeszcze musimy to otworzyć. Nie dość, że zamek, to no, jakoś lepsze przedmioty się tutaj odnajduje. Czy z tego pojazdu możemy skorzystać? Nie, jest to chyba tylko i wyłącznie taki ładny przerywnik graficzny. Moi drodzy, wiecie co, nie mamy tutaj czasu jednak na badanie tej odnogi, ponieważ ja się później po prostu nie wyrobię z czasem i to się skończy po prostu... Trzeba tutaj przelecieć, przejść przez ten, niczym kapusta, przez starą niską babę, czyli szybko i łatwo. Jest to chyba powiedzenie Zoltana Chivaya z Wiedźmina. Przejść niczym kapusta przez starą niską babę. Strasznie mi się to podoba. Lecimy dalej, zbierzmy co możemy. Wbiliśmy sobie tutaj poziom, ale na razie nie ma na niego czasu. To co mogę wam powiedzieć o tamtej jaskini, tam jest taka skrzynia, w niej trochę sprzętu i to chyba tyle. Zobaczmy na mapę. Tu jeszcze jest kolejna odnoga, którą moglibyśmy... Czekajcie, czy ja dobrze lecę? Całkiem chyba nieźle. Godzina 6 minut nam zostało, to niedużo. A tu jest. Tylko już mi się nie zakopuj, zgiń, po prostu zgiń. Lecimy szybko. O, proszę, tu do odkrycia coś jeszcze jest, ale mamy za mało czasu. Tam w tamtej jaskini, przy której zaczynałem ponownie, czekał taki pojazd z żaglami, bardzo zresztą ładny. Niestety nie mamy czasu tam pójść. Za to, żeśmy sobie sprawdzili jedną tutaj lokalizację. Znaleźliśmy artefakt. A piękna muzyka w tle tutaj sobie gra. Ponownie żeśmy nie trafili za łzy małej.
Nawet już bez dźwięku się odbyło. 22 sekundy. Nie dużo czasu. Może nam się uda zdążyć. Szybciutko, szybciutko. Dlaczego to jeszcze trzeba otwierać? Czas liczony w minutach, no. Udaj się do karawanseraj. Dobra. Rzutem na taśmę udało nam się dolecieć. I wchodzimy do nowej lokalizacji. Miło mi będzie was zaprosić do karawanseraj, czyli to jest chyba to miasto Noctis. Dokładnie tak. Dotarliśmy do Noctis przed świtem. No i moi drodzy, czeka nas ponownie walka. Jak fajnie, jak miło, jak przyjemnie. Włączmy sobie może pancerz magnetyczny. Odciągnijmy troszeczkę tutaj stworków. Ta fala z tego pancerza jest całkiem niezła. Niestety nie mam na razie czasu na bicie poziomu. Ten atak obszarowy pod kontrolą, który jest w stylu wojownika, już to mówiłem chyba podczas tego odcinka, zaczyna być mi coraz bardziej przydatny. Pancerz spisuje się na dwa razy dobrze. Rzeczywiście tutaj część tych obrażeń jest... żeśmy mu w paszczę kij wsadzili i jeszcze chyba przez łeb kość dzielimy. No ale w ten sposób to do niczego nie dojdziemy. Amelia, idziemy z pomocą. Jakoś tak na mnie się wszyscy skupili. Bo został tylko Scott już. Jak to mało mocy? Przecież mam moc na pancerz magnetyczny. Wszyscy? Nie, jeszcze tu są, a jakżeżby inaczej. Stworki z bajki. Dobrze, że wstali z podłogi moi przyjaciele z boiska. Czy oni używają jakiegoś krzyku tajemniczego? Tak, on na mnie krzyczy. Ten ma zdolność jakiegoś blokowania ciosów. Dobra. No tak, rzeczywiście, Nisha tutaj słusznie zauważyła, że należymy do wyrzutków, ale... Nisha, I'm so glad to see you. We were starting to get worried about you. The news from Ophir sounded a little chaotic. You look healthy. Worried? About me? Give me some credit. Let me introduce you to Zachariah Mancer. He's the reason why I'm here. Look at that! The Technomancer who saved us from the Vori. Interesting, very interesting.
Happy to see you again. Now I understand why the Prince was insistent. He'll want to see you as soon as possible. The Prince? Dandolo. He rules our city. If I were you, I wouldn't keep him waiting. He loses patience quickly. There's nothing like fresh news for him to be on pins and needles. But don't worry. He's a charming man. And he loves Nisha. Very well. I'll go see him. Happy to see you in one piece, Zachariah. Beg? I feel like I got ripped off. Apologies. We were forced to improvise. Playing a simpleton is a great way to avoid attention when you are a mutant. You can go see the Prince now, but come back later. There's something I would like to discuss. I will be near the sand sails. Wait a... Your name's Andrew, isn't it? We went to the academy together. But didn't we... I overheard you talking to Master Connor after I brought him to meet you. I guess you overheard. Very well. Come find me once you've met with the Prince. We'll talk about it. Go now. Don't keep him waiting. Z miłą chęcią nabyłem powietrza do płuc. Słuchajcie, przedmioty w ekwipunku spółdzielisz z towarzyszami. Strzałka w lewo, strzałka w prawo. Dobrze, to pojadę już znam. Fajnie, że mogę sobie tutaj wyzbierać serum i zaraz zrobimy sobie awans. Serum nam się może przydać do tego, żeby zrobić jakieś fajne zakupy w mieście, ale to chyba jakieś wyglądają jak szczury. Może rzeczywiście szczury tutaj były pierwowzorem do stworzenia tych potworków. No, całkiem ładnie tutaj serum zbieramy. Ponarzekam sobie troszeczkę, chociaż to nie w moim stylu. Jeszcze coś? Nie. Fajnie by było, gdybyśmy tutaj mogli zbierać to, co z nich wypada tak grupowo, tak? Na przykład podnosić od razu wszystko to, co leży na ziemi i z tego sobie powybierać. A nie latać tutaj od ciała do ciała i znowu zaczyna mówić strasznie tego nie lubię, jak ktoś mówi, ale łatwo to jest zauważyć, kiedy z kimś rozmawiamy, natomiast samemu, kiedy na przykład recenzuje się, znaczy mówi się to, co dzieje się na ekranie, to jednak trudno jest sobie zapamiętać, żeby tego nie robić. Właśnie to zrobiłem przed chwilą. Moi drodzy, wbijamy poziom, sam się przecież nie zrobi. Możemy już chyba sobie tutaj wybrać tornado. Tak, możemy tutaj wybrać sobie już tornado. A później będziemy je mogli jeszcze rozwinąć. Ciekawe, jak to tornado się... Jak to tornado się uruchamia? Elektryczna broń, elektryczne łuki. Czy zamiast elektrycznych łuków mogę przypisać tornado? A, pod siódemką mam tornado. O Boże, jak daleko. No całkiem nieźle. Ciekawe, czy to jest taki atak nie do powstrzymania, natomiast na pewno nie chciałbym go mieć pod klawiszem numer 7, ale dostosuję sobie już tutaj ten panel do rozgrywki później. Przypływ koncentracji, wybuchająca pułapka. Czyli jakiś lepszy pancerz tutaj mamy? Nie, lepszego pancerza nie mamy. Zobaczmy naszą listę zadań. Szukając ziemi, walka o pełnię, bezpieczna przystań. To udało się zakończyć chyba. Dostań się do legendarnego miasta Noctis pod rozkazami kupieckiego księcia. Mamy spotkać się jeszcze z księciem. Jak wygląda nasza mapa? Patrzcie, rzeczywiście tutaj sporo się dzieje. Będziemy mieli sporo do pobiegania. O, kolejny łazik, którym będziemy mogli ruszać w podróż. Wiecie co? Ruszmy sobie na spotkanie z księciem, a potem zobaczymy, co będzie się działo dalej.
Rozejrzałem się tutaj celowo, żebyście sobie zobaczyli, jak inaczej to wygląda. Miasto w jakiejś skale położone. Na razie nie będziemy odwiedzać tutaj żadnych kupców, ani wchodzić z nikim w interakcję. Jedyne co, to napadniemy śmietnik i słupimy. A my lecimy do księcia. Tu są kolejne sklepy, ale na zwiedzanie będę miał czas. Będę miał czas trochę później. W trakcie, kiedy już sobie. O. You wanted to see me? Yes. I apologize once again for having to play this role in front of you, but the situation was a difficult one, and I could not risk blowing my cover. I understand. You're one of Dandolo's spies too? No. I work for my people, even if Dandolo was a precious ally. I was in Ophir to plan an escape, but it was not exactly what I wanted to tell you about. I would like to offer you my services. You're also a mercenary? No. I am not interested in Serum. And a technomancer ally, yes. It is rare for mutants to know someone with your talents. So if you need a hand or any information, you know where to find me. And maybe I will ask for your services once in a while. All right. Na razie nie będziemy wdawać się w tutaj rozmowę, ponieważ jak sami widzieliście, tak trochę przez przypadek tutaj tędy nie przejdę. Ale mnie nabrało. Ponieważ trochę przez przypadek żeśmy na siebie wpadli. Chociaż tą rozmowę chciałem odłożyć sobie na trochę później. Rzeczywiście sporo jest tutaj biegania. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Skąd oni wzięli te kafelki? No na Boga. Czy to jest jakaś zaginiona cywilizacja? Patrzcie. Całkiem ładny pałacyk sobie na Marsie wybudowali, no. Kiedy mieli czas na takie zdobienia i coś tutaj troszkę mi się tak to nie klei, jeśli chodzi o to, skąd się to mogło wziąć na masie. Ale zobaczymy, może się wyjaśni w trakcie rozmów z kolejnymi tutaj. Hey, you. Yes, yes, you. Do you have a moment? Tak, mam, ale nie teraz. Teraz idę do księcia. Co, już z księciem się miałem spotkać? A, on jest wyżej, przepraszam, tak, poziom wyżej. Tak, strzałka jest w górę na znaczniku, rzeczywiście musimy tutaj śmignąć do góry. And here comes the rare pearl. The diamond in the rough that my Nisha tells me about. Come, young man. Zachariah Mancer. I am... was a lieutenant in Abundance. Then welcome to Noctus Labyrinthus, Zachariah Mancer, former lieutenant of Abundance. I am Dandolo, head of this fair city. Legendary city of the merchants. Apparently less legend than I thought, or been told. But hopefully as glorious as legends proclaim. Regardless, for all who come seeking asylum, it opens its arms to you and your companions. You are free to call it home. Like all who have come before you, you will honor our only request, that you make yourselves useful to our city. I'm sure your skills will place you in high demand. Noctis's first technomancer. Exciting. You'll have all the help you need with Nisha and Lucky, who I believe you've met. We'll give you a room to get some rest. I hear your trip was quite eventful. There is something else. I would like to personally discuss my expectations of you. You hear? War between Abundance and Aurora's winding down. Aurora took Green Hope. You just left Ophir a few hours ago and didn't hear anything about that. That really surprise you? Your little censorship office probably hasn't decided what to do with the information yet. No, no. Don't look at me like that. You don't belong to Abundance anymore. The truce doesn't behoove us. During peace, the corporations become more suspicious of us and our business suffers. Our city could even be discovered, which would be catastrophic. In legend, it must remain. What are you... No, no, let me speak.
Your welcome here comes at a price. I want you to attack an Aurora convoy. It's right up your alley. And why would I do that? I didn't finish. You will do it in Abundance uniforms, dissolving the truce. Do what you want with the soldiers, but let the civilians live. They need to be witnesses that'll report back to Aurora. So you keep the war going? Precisely. And while you're at it, bring back the uniforms of the Aurora technomancers you dispatch. I'm sure I'll find a use for them down the road. Ah, another thing, much more trivial this time, I assure you. The rover you came in on, I'd like you to move it. Put it wherever you want, do whatever you want with it. Just make sure it's not in the way, in the canyon. I just don't want Ophir to stumble over the machine and, as a result, find the road that leads here. Yeah, I'll see what I can do. Oh yes, one last thing. My spies gave me a little tidbit that might interest you. Right after your escape, the ASC arrested your technomancer brothers, that's what you call them, right? From Ophir. Their fate's uncertain, but if I was you, I'd be worried for them. If you're worried enough to want to help them, maybe we can set up some sand sails to get you back. And your help comes at what cost? Assuming it's not out of the kindness of your heart. Don't be so bitter, Zachariah. Business is business, not personal. I just thought a few technomancers on our side might be useful. Może broni nie będziemy przy nim wyciągać. To chyba nie byłoby najlepszym pomysłem. Porozmawiać jeszcze sobie możemy, więc na razie stąd odejdę. Słuchajcie, to jest dobry moment. O proszę, jakie piękne stroje tutaj. Chyba pani jest nie zimno. Słuchajcie, o, a tu jeszcze piękniejszy. Nie, te same, tylko w innym wydaniu. O, może możemy coś otworzyć, oby nie na poziomie trzecim. Poziom trzeci, otwierania zamków. No cóż, trzeba będzie to ulepszyć, bo jednak te skrzyneczki, jak otwieramy, to mogą mieć coś wartościowego. Słuchajcie, dostaliśmy się już do Noctis, wypadliśmy z Ophirą, otworzyły się przed nami kilka misji i pewnie jeszcze, przepraszam was, i pewnie jeszcze nie jedna misja nas, pewnie jeszcze nie jedna misja nas czeka tutaj. Słuchajcie, przypominam, że po 15 gameplayu z Technomancera będzie losowanie klucza do gry na moim kanale, więc już niebawem konkurs się rozstrzygnie. Ja się z wami w tym miejscu żegnam. Żegna was również Zachariasz, Nejsza i Scott. Co będzie dalej w Noctis? Jakie będą zadania? Jak dalej potoczy się fabuła? Co z naszymi przyjaciółmi technomantami? To okaże się w kolejnych gameplayach, do których was serdecznie zapraszam. Jeśli się podoba, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół, komentarze i oczywiście zachęcam do subskrypcji. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! You looking for trouble?